Państwu czarną kawę? Aha, byle prędzej. Poproszę Marietę o jakąkolwiek gazetę. Mogą być tylko wczorajsze wieczorne. Dziś nic nie wychodzi. Nawet kiosk zamknięty. Ostrzejsze to dziś przepisy niż przy niedzieli. No bo też takie wielkie święto. Pewnie, że wielkie. W swoim rodzaju wielkie. Najjaśniejsze urodziny. Wczorajszy kurier innego pan nie dostanie. Trudno. Ale za to mam wolny dzień, Mariato. To sobie pan trochę wypocznie. I to dobrze. Bezczynność nie zawsze bywa odpoczynkiem. Poczekaj, przeczytam ci coś zabawnego. W jutrzejszym uroczystym dniu wszystkie serca bić będą tylko dla naszej potężnej, władczej matki ludu. Wszystkie oczy zwrócone w jej stronę, wszystkie uczucia... Zostawże. No więc, co w tym zabawnego? Zwykły, oficjalny styl dziennikarski. No ale cóż za przesada. Wszystkie serca, wszystkie oczy. Łaskawy panie redaktorze, z wyjątkiem moich, które mają pilniejsze sprawy. Uważaj! Nie bądź za ostrożny. Kochana Mariata jest już przeze mnie dobrze wypróbowana. Znamy się nie od dzisiaj, prawda? No chyba, myślę. Tak, tak. Proszę cię bardzo. Proszę, zobaczymy. Tyle na mieście chorągwi, tyle kwiatów. Tylko u nas w oknie flagi nie widać. Jedno, jedyne okno, co tego języczka nie wywiesiło. To nie ma sensu. Dlaczego nikt o tym nie pomyślał? Proszę cię, Petroniko, aby to było natychmiast zrobione. Doprawdy zapomniałam. Taką już mam wrodzoną słabą pamięć dla tych ważnych spraw. Mariato, proszę pójść na strych i przynieść tę flagę, tylko nie pomylić się i nie znieść czasem tej żałobnej. Co bym się tam miała pomylić? Umiem odróżnić co czarne, a co w kratkę. Niechże Mariata idzie już na ten strych. Niezbyt to odpowiednie miejsce dla rzeczy, które powinny być jednak pod ręką. Ależ tak, bezwarunkowo. Odtąd będą zawsze gdzieś pod ręką. Może chcesz, aby były w łazience albo w spiżarni? Nie wszystko jedno przecież. Pan Kormor pyta się, czy może. Tak dalece się nie pytam, bo dlaczegoż by nie można było pogadać z własnym rodzonym sąsiadem. Malina! Wielka i mocna. I czegoż sobie szanowny sąsiad życzy? Drogi eks-wiceministrze, tak dalece sobie nic nie życzę. Chciałem tylko zaproponować pewną rzecz. O projekt do zatwierdzenia wedle uznania pańskiego. Pan wie, że żona przed 3 miesiącami urodziła bliźnięta. Niestety... córki... No, dobry, to zawsze lepsze niż na przykład jeden syn, bo bliźnięta, pan wie, posuwają w randze. O Boże, 2 żywe szczeble do kariery. To też postąpiłem w kategorii urzędniczej, nie mówiąc już o tym, że mnie udekorowano. O, medal złoty dla obojga. Ta strona dla mnie z napisem mnóż się i pracuj, a tamta dla żony powielaj męża. Widzę, widzę. Ładny rysunek. Owszem, gratuluję panu. Złoty, ale nie masywny. Lenty. No i tak, widzi sąsiad. Nagradzają dzieciaty, bo mówią, że liczba urodzin zastraszająco u nas spadła. Ale z drugiej strony o mieszkanie coraz to trudniej. Niby mniej się ludzie rodzą, a przebywa ich cudem. Widać jakaś inna filozofia, co? No i nie mogę znaleźć za żadne pieniądze większego lokalu. Czyżby mi pan na przykład nie ustąpił jednego pokoju? Chodzi o żonę, aby mogła resztę dzieciarni naszej tam u nas zostawić, a tu z najmłodszymi stanąć, bo one trochę po nocach meczą, nikomu spać nie dają. Hałasem ich czuwaj obywatelu! A to winszuję. Oto 3. strona pańskiego medalu. Że co? No, tak, tak, dalece. Jednak nie. Tu z pewnością smarkaty się poprawią. Zmiana topografii, atmosfery. No i państwu się też odmieni trochę klimat. Ja panu zapłacę, ile pan postanowi. W granicach sąsiedzkich oczywiście. Proszę pana, to się jednak nie da zrobić. Sami ledwo się mieścimy w tych 3 pokoikach. Tu mamy jadalnię, rodzaj gabinetu, czy jak to nazwać. A tu po obu stronach są nasze sypialnie. Mały hol i oto wszystko. Tak samo jak i u was. Nie śpicie państwo razem? Powiedziałbym, że to marnotrawstwo miejsca. No, pani mów. Jakim prawem pan sobie w ogóle pozwala na takie niedorzeczne uwagi? Petra, tylko proszę cię, spokojnie. Zostaw to mnie.
Myślałem, że mi pan nie odmówi, coś przecie jestem repopulator. Ojciec, i to do kwadratu dzięki bliźniętom. Odmawiamy stanowczo z całym egoizmem normalnych jednostek. Widzi pan, moja żona jest dziś nieusposobiona. Mogła to jakoś umotywować. Mogła... W ogóle, widzi pan, na kobiety nie można się gniewać, tym bardziej, że uczona... No tak, dalece jednak nie. Bo jeśli uczona, to i dobre wychowanie powinno się znaleźć. A zresztą bezdzietna uczona mi nie imponuje. Dobrze. Dobrze, sąsiedzie. Dajmy temu spokój. Nie pragnę wcale panu imponować. Bo też na muchy w nosie jedna rada. Krótko trzymać. Jak niegrzecznemu dziecku parę klapsów dać i skończona prawda. Norman, wypraw już tego człowieka, proszę cię bardzo. No więc, kochany sąsiedzie, najlepiej już pożegnajmy się. Zapomniał pan, że robi pan jakieś aluzje do mojej żony, a to bądź co bądź żona państwowego urzędnika. Przykro mi, że muszę panu... zrobić tę uwagę. Trochę racji jest, panie sąsiedzie, ale jak się tylko mówi, że uczona, no to już mnie choroba bierze. Bo jeśli uczona tak dalece, to kto uczył? Może nie my, mężczyźni? A co do roboty, nim się w taką głowę coś wkuje, więc co do pokoju, to nie? Raczej nie. Czasem człowiek mówi nie, a wyższa siła zawoła tak. I co wtedy? Wtedy... posłuch. Pozdrowienie narodowe. Nawzajem. Do widzenia.